Halo, halo, z tej strony Prezesiaro, witajcie moi kochani widzowie po odcinku z Let's Playa, znaczy nie co ja tu mówię, pomyliło mi się. Jestem tak ucieszony, że w końcu skończyłem dla was to 30. Wspaniało, konkretnie dopracowano 30. Smoke weed every day. I chyba wam powiem, że ona jest w sumie najlepsza, bo niby 15 farming. Farming stary, klasy, konkretne mody do niego są, a posiada konfigurację zrobione. A... a zaraz zobaczymy, więc tak. Jak widzicie, nagrywam na tym, jakby to powiedzieć, modpaku, co nie? Wiecie o co chodzi, patrzcie. 30 swoją drogą, mamy 60, tak, bla bla bla. To jest 30, nasza kochana 30. Co tu się zmieniło, a więc zaraz wam wszystko pokażę. Najpierw tak, odpalimy sobie ją. Tem. I łagiem w shopie. Dobra. Tak, musimy sobie ruszyć. Widzicie, teraz tak. Wskazówka ruchoma, nie ta czerwona chujumuju jakieś, tylko mamy wskazówkę taką jak w oryginalnie jest. Rusza się na wolnych obrotach, oczywiście przyspiesza. Jak widzimy, ruchome magulownicy, coś takiego, jak się, nie pamiętam jak się wymawiało, przy skręcie. Oraz animacja hamulca, sprzęgła i biegów, tak jak mówiłem. Kierownica oczywiście, oryginał i animacja gazu. I tak, co mamy tutaj w środku otwierane na panel IC? A to się dowiecie w wersji czerwonej. No, God! No, God, please, no! 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 Tak, bo jeszcze będzie wersja czerwona do pobrania, a widzicie, wersja czerwona tak wygląda. Więc tak, wersja czerwona i sobie kupiliśmy ją. To jest 60, bla, bla, bla. Tak wygląda wersja czerwona. Mam nadzieję, że wam wielu się osobom spodoba. Ładne cacko, super moc, chociaż dla mnie 30 powinna być żółta. To jest oryginał, polska maszyna. No wiecie, 60 bizon czerwony, bo czerwona, jak to, biało-czerwona flaga, ale 30 żółta. Czego się, Wiki, śmiejesz, że jak nagrywam? No dzieciak. Dobra, nieważne. Więc tak, w środku mamy otwierany dach oraz ten... No teraz zamykany, oraz jak ktoś ma daszek, bez daszku może sobie go zdjąć na prośbę widzów. I tak, w środku drzwi otwierane. Wiem, że tekstury są niepowalające tej kabiny, no ale lepszej kabiny nie znalazłem. I tak było ciężko ją zrobić pod model Gianta, z wyciąć z 30 boczka. No tak, ciężko było, ale zrobiłem to. To jest pierwsza 30 moja, więc i tak mam nadzieję, że jest mega dopracowana jak na moją pierwszą 30. A czy będzie jeszcze 30 jakaś inno kabino czy coś? Czy bez kabiny? Nie wiem. Zobaczycie z czasem jak to będzie, czy w ogóle coś będzie. Nie wiem. Cieszę się, że jeszcze wydaję modę do 15. Tak wam powiem, mordeczki. I teraz tak, wysiądziemy sobie. Na podejście. Co ona posiada? A więc posiada fajnie, ale zacznę może od tyłu. Tak, to co mówiłem na modpaku, ale może nie każdy tam oglądał modpaka, więc jeszcze raz. Belka, bolet, śruba, chlapacz lewy, chlapacz prawy, tablica rejestracyjna, belka, która trzyma dwa błotniki, deska, trójkąt, halogeny. Z boku, od strony wejścia tłumika mamy kogut rozkładany, składany, to standardowo mnie zdejmowany. Tak, mamy otwierane drzwi, zdejmowane drzwi. A właśnie, powiedziałem, że czy zrobię jakieś 30 bez kabiny. No to macie 30 bez kabiny, trzymajcie, mordeczki. Jak ktoś nie chce 30 bez kabiny, z kabiną czy coś, może sobie zrobić i bez kabiny. No to tak to wygląda. Tu mamy takie coś jak konsola, halogeny. Konfiguracja tłumika, oczywiście dym się zmienia. Obciążniki i wspaniałą konfigurację belki, bo tak, w oryginalnie 30 ma taką belkę. Chuju muju, czy to prosto kone kwadratowe, no kto ma 30 to wie o co chodzi, tak? Ale możemy sobie zrobić do tura od 40 ośkę.
Zobaczcie. What the fuck? Widzicie? I rozstaw kół się wszystko ładnie zmienia. Widzicie na koła? Wszystko się ładnie zmienia. A tam ma głownicę, tam daleko, to przy pierwszym skręcie one się ustawią do swojego kąta. Więc nie martwcie się, że to ja coś tam spierdoliłem, jak to mówię. Tak, poprawiłem te błędy, co mi pisaliście. Dziękuję, że kochani, że jesteście w ogóle ze mną i pomagacie. Korek zrobiłem, tam już nie pamiętam, kto pisał, ale jest, jest. To tak to wygląda. Zmienię sobie tłumik na inny. Ten, myślę, że 30 żółta powinna mieć czarny tłumik, to to jest polska moc, polska potęga maszyn rolniczych. Dobra, to tak, pootwieramy sobie. Dobra, odpalamy. Ach, te dźwięki kochane. Światełka, nie wam... Ja po razu po uruchomieniu farminga gram, więc te światełka mogą zawiesić. Albo i nie. Światełka też poprawione. Koguciki, tak, tylko że tutaj koguta nie... źle mówię, koguciki. Kierunkowskazy nie działają, ponieważ jak gdzieś tam w krzakach na Podkarpaciu jechałem, jak widzicie, prawy halogen się złamał, kabel się urwał gdzieś, to samo kierunkowskaz boczny też się wygoł i gdzieś coś jest urwane i nie działa, ani to, ani to. Halogeny tak, z tyłu na klawisz 5, jeden halogen, bo mówię, że tamten się urwał, a z przodu na klawisz 4 halogeny. Widzicie. I oczywiście kogut na home. Widzicie? Dobra. Tak wygląda 30. I oczywiście mamy też diody wszystkie. A, jeszcze jak włączę światełka. I na postoju oczywiście akumulator się też ładuje, więc też są diody tamte. Wyłączmy to, bo to kurwa nie choinka przecież, żeby tak wszystko się świeciło jak psu jajca. Dobra. No to jedziemy sobie tam gdzieś ustaniemy, ładnie. Nie wiem ile nagrywam. Mam nadzieję, że nie będzie to długi odcinek, bo trochę przegołem sobie z modpakiem, no ale tak dobrze jest pokazane wszystko, więc myślę, że jesteście zadowoleni. O, tak wygląda 30 czerwona. A tu mamy jeszcze żółtą. I żółto jeszcze... A, zaraz wam pokażę. Tak, zdejmiemy sobie. Znaczy zdejmiemy, zmienimy sobie. Teraz to jest prawdziwy traktor. No zobaczcie, czy ta 30 nie jest piękna. Aż ja sam się zakochałem. A tyle lat olewałem was, jak mnie prosiliście o Ursusa C330. Bo ciągle mówiłem, nie, tam to nie dla mnie, mi się ten traktor nie podoba. A jak teraz? Cudo, no dosłownie cudo. Aż mi teraz łzy z oczu lecą, nie no. Lecą faktycznie. Zobaczcie, tak sobie ładnie ustaniemy. Czy to nie są ładne sprzęty? Więc tak, co jeszcze Ursus posiada? Ruchomy, paski, pierdoły, wentylatory. Z tej strony jeszcze pompka. Nie, zapomniałem, że to nie jest Rusek, a ja przy Rusku zrobiłem botniki na podejście. Widzicie? Won ruchomy. No co tam? No chyba już to wszystko jest pokazane, co miało być pokazane. Tak wyglądają dwa Ursusiki. No mam nadzieję, że wam się one podobają. Dziś chyba taki szybszy był odcinek z pokazywania modów niż zawsze, co był. No i taki trochę inny. No to co? Mam też dla was niespodziankę, bo robię kolejny fajny modzik. Wstawię może tu zdjęcia, może nie. Jak... Zobaczę jeszcze. No pewnie wstawię. A może wam się spodoba, może nie. Mod oczywiście jest dopiero w fazie... wzorowania na innym Ursusie z realu, więc on jeszcze nawet w grze nie działa. No ale jak będziecie wam coś tam znajdziecie źle zrobionego czy coś, możecie zawsze mi napisać, tak? To ja poprawię, no. Zawsze was słucham i poprawiam co i jak, ale mam nadzieję, że 30 wam się obydwie spodobają, no. No kurwa, ludzie, to dojebany mod jest całkowicie, że hej, mówię matko bosko, co to za mody polskie. Dobra, trzymajcie się mordeczki. A jeszcze pamiętajcie, że jak wam się mod spodobał, dajcie lajkersa w górę. Jak jesteś nowym widzem, zasubskrybuj kanał z dzwonkiem oraz oglądaj moje wszystkie modziki, pobieraj i bla 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 bla. A jak? 3 weeks later. A jak.
No to co, do zobaczenia kochani, do kolejnego odcinka, trzymajcie się śmiało, siema!